陈之性。 Już po raz siódmy pierwsze liceum ogólnokształcące w Sanoku gości w szkole studentów w ramach realizacji projektu PiS Lekcja Tolerancji prowadzonym przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów. Od 7 do 14 marca troje studentów z Rosji, Kolumbii oraz Chin podczas zajęć lekcyjnych, zwiedzaniu Sanoka czy spotkań towarzyskich opowiadało o kulturze w swojej ojczyźnie. Celem tego projektu jest rozwijanie zrozumienia międzykulturowego wśród młodzieży, szczególnie z małych miast całej Polski. Chodzi również o szerzenie tolerancji czy przełamywanie stereotypów. Wystarczyła godzina, dwie i już wszyscy złapaliśmy bardzo dobry kontakt. Wszyscy rozmawiali ze sobą, jakby się znali już trochę dłużej, na przykład parę dni albo tygodni. I według mnie naprawdę nie ma żadnej różnicy pomiędzy, czy ktoś jest z Polski, z Chin, z Kolumbii. Podczas zajęć, które są prowadzone w formie takich interaktywnych lekcji, nasi studenci wykorzystują slajdy czy prezentacje multimedialne, prezentują muzykę, tańce czy różne regionalne potrawy. Jak oceniają Sanok i czym różni się szkoła polska od zagranicznych placówek? O to zapytaliśmy naszych gości. Sanok jest bardzo małym miastem, jest tu bardzo cicho, jest wszystko, czego potrzebujemy. Myślę, że jest to bardzo dobre miejsce do życia. Szkoły w moim kraju i w Sanoku, no więc myślę, że są całkiem podobne. Uczniowie są bardzo mili. Pomimo tego, że różnią się od nich, to nie dają mi tego odczuć. W Rosji uczniowie kończą szkołę w wieku 16, 17, najpóźniej 18 lat. Dla mnie szkoła w Polsce trwa zbyt długo. Wielu uczniów jest z mojego wieku. Naprawdę nie czuję się nauczycielką. Jesteśmy bardzo podobni. Największe różnice kulturowe odczuwał naturalnie Chas Chen. Dla mnie jest wiele różnic w kulturze, jedzeniu, sposobie życia. Mimo to jestem bardzo zadowolony. Pomimo różnic, jedzenie jest pyszne, życie jest w porządku i cieszę się, że mogłem zdobyć te doświadczenia. Przy okazji spotkania z odmienną kulturą i mentalnością postanowiliśmy obalić pewien mit, panujący stereotyp o tym, że polscy uczniowie bardziej niż inne narody korzystają z niedozwolonych pomocy naukowych podczas sprawdzianów czy egzaminów. Wszyscy studenci to robią. Daj spokój, w każdym kraju uczniowie lubią ściągać. Być może jeden na stu nie ściąga. Jak podkreślali opiekunowie naszych gości, podczas spędzania czasu wolnego można się wiele dowiedzieć o ich krajach, a przede wszystkim upodobaniach. Jeśli chodzi o Kolumbijkę Kamilę, to z takich ciekawostek, na przykład pierwszy raz w życiu piła herbatę w Polsce. I właśnie jeśli chodzi o kuchnię, to nienawidzi ćwikłę, nie może zrozumieć, jak Polacy mogą to jeść. I pierwszy raz widziała i dotykała śnieg w Polsce. Mimo tego, że w Kolumbii jest śnieg, ale tylko w wysokich górach. I po rozmowie z Chase'em właśnie się dowiedziałam, że na przykład taki schemat rodziny to jest rodzice i jedno dziecko. I ja mam dwójkę rodzeństwa i dla mnie to był wielki szok, jak kolega mi powiedział, że mam bardzo dużą rodzinę. Możliwość zgłębiania swej wiedzy o innych kulturach poprzez poznanie tego, co dotąd było obce, odmienne, egzotyczne czy podszlifowanie języka angielskiego pozwala przybierać postawę pełną otwartości i tolerancji. I choć realizacja projektu wymagała sporego nakładu pracy od strony organizacyjnej, osiągnięta satysfakcja eliminuje wszelkie trudności.